Przykładem dobrze prosperującej spółki nadzorowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest także hodowla zarodowa zwierząt żołędnica. Spółka gospodaruje na terenie powiatu rawickiego w województwie wielkopolskim na obszarze 2600 hektarów i zatrudnia 90 pracowników. Misją naszej spółki jest wdrażanie postępu biologicznego za pomocą programów hodowlanych oraz produkcją dużej ilości materiału biologicznego. Ten materiał biologiczny trafia do naszych rolników, aby wzmocnić polskie rolnictwo i zwiększyć konkurencyjność w Europie, a także na świecie. Żołędnickie krowy są umieszczone w trzech oborach wolnostanowiskowych na fermie w Zakrzewie, Golina Wielka i obora Kawcze. I średnia wydajność użytkowości mlecznej za 2017 rok wyniosła 12 878 kg mleka. Tak rekordowa wydajność nie byłaby możliwa bez nowoczesnych metod doskonalenia, takich jak genomowa ocena wartości hodowlanej czy przenoszenia zarodków. Bardzo dużą uwagę przykłada się także do jakości paszy i budynków, w których przebywają zwierzęta. Stąd modernizacja i budowa nowych obiektów, jak chociażby ta porodówka na fermie w Zakrzewie. Jest to porodówka wraz z budynkiem gospodarczym oraz izolatką dla krów chorych i mały budynek, który znajduje się za naszymi plecami, to jest pomieszczenie dla cieląt świeżo narodzonych. Zwierzęta trafiają do tego obiektu na 3-4 tygodnie przed spodziewanym porodem. Są grupowane odpowiednio, są żywione, przygotowywane do porodu oraz do laktacji. Cielęta przez kilka dni są tutaj w tym budynku, odpajane oczywiście siarą i wędrują na inne gospodarstwa. Głównym celem prac hodowlanych prowadzonych we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest uzyskanie postępu genetycznego w zakresie cech mlecznych, pokroju zwierząt i zdrowotności. Zwieńczeniem prac hodowlanych są liczne medale, puchary i dyplomy na krajowych i regionalnych wystawach hodowlanych. Bardzo dobre wyniki uzyskiwane na wystawach, jak i produkcyjne, osiągamy dzięki doskonaleniu genetyki, którą osiągamy dzięki kojarzeniom, używając czołowych buchajów z rankingów światowych i polskich, jak i również z naszych obór są wybierane zwierzęta jako matki byków, dzięki czemu urodzone byczki trafiają również do punktów inseminacyjnych. W sumie w ciągu ostatnich 6 lat spółka zainwestowała ponad 30 milionów złotych w budynki inwentarskie, park maszynowy czy suszarnie i silosy w Golinie Wielkiej. Pojemność tych magazynów wynosi 7 tysięcy ton. Po zbiorze zboże, rzepak czy kukurydza są tu przyjmowane, czyszczone, suszone i magazynowane. Teraz w spółce trwają intensywne prace polowe. Trwa wysiew buraków cukrowych. Pole to ma powierzchnię 65 hektarów. Siejemy tu odmianę polską z kutnowskiej hodowli buraka cukrowego. Ciekawostką jest, że do siewu buraków używamy dwa siewniki 12-rzędowe, gdzie w traktorach używamy systemu GPS do jazdy równoległej. Operator jest bardzo mocno odciążony w trakcie pracy, bo wykonuje tylko nawroty, a w momencie wjazdu w przejazd technologiczny załącza system nawigacji i traktor jedzie sam.